Witam w 32. i uzupełniającej części vloga, w której dopowiem jeszcze kilka takich drobnych przemyśleń na marginesie, których zabrakło w poprzedniej części. No jak wiemy, Jarosław Kaczyński najwidoczniej serio potraktował słowa Adama Glapińskiego o nieprzebranych ilościach gotówki i o tym, że pieniędzy nigdy nam nie zabraknie, a powoli zaczyna brakować, bo ten dodruk dynamiczny, który się dzieje, jedynie deprecjonuje jego wartość nabywczą. Gdy blisko 8 lat temu władzę po skompromitowanym rządzie PO-PSL przejmowała partia, której przewodniczył śmieszny dziadek mieszkający z kotem, niewiele osób zdawało sobie sprawę z zagrożenia, jakim było ówczesne rozwiązanie worka z obietnicami wyborczymi, co de facto przyczyniło się do zmiany zasad debaty publicznej oraz całkowitej zmiany systemu z demokracji na ochlokrację, czyli rządy pospólstwa. Już wtedy wieko puszki Pandory zostało otwarte, uchylone i cała zawartość zaczęła się wyswobadzać. Przez ostatnie 8 lat jedynym sposobem na sprawowanie i utrzymanie władzy okazało się rozdawanie cudzych pieniędzy wybranym grupom społecznym w zamian za ich polityczne poparcie, czyli de facto przekupstwo, metoda kija i marchewki. Taki styl uprawianej polityki jest korzystny dla polityków oraz po części dla beneficjentów programów socjalnych i jest cholernie niekorzystny dla całej reszty, czyli dla młodych, bezdzietnych, przedsiębiorczych i dla uczciwie pracujących ludzi, którzy chcą żyć z owoców swojej pracy, a nie na cudzy koszt, pasożytniczo. Gdy 8 lat temu otwierano worek z obietnicami, tak po wczorajszej konwencji programowej rządu PiS, można już mówić o prawdziwej puszce Pandory, ponieważ zbliżają się wybory, więc rząd postanowił wykorzystać stare i sprawdzone sposoby w celu pozyskania głosów. Stąd propozycja rewaloryzacji 500+ na 800+, plus do tego darmowe leki dla ludzi po 65 roku życia, darmowe autostrady i kilka innych darmowych rzeczy, za które ostatecznie zapłacimy my, podatnicy, bo nie istnieją darmowe dobra, usługi. Nikt nie pracuje za co łaska, nikt nie wysila się, by wstawać codziennie rano i iść do pracy, żeby te owoce były udostępnione innym nieodpłatnie. Wszystko, co rząd rzekomo posiada, musi najpierw odebrać nam. I taka jest prawda. I to jest właśnie jeden z głównych problemów obecnej władzy, czyli brak realnych, systemowych rozwiązań w celu polepszenia komfortu życia dla wszystkich. Dlatego właśnie nie udało się wybudować państwowych mieszkań, samochodów elektrycznych, a nawet uszyć głupich maseczek mających służyć jako ochrona przed tym jakże straszliwym wirusem, o czym jeszcze za chwilę wspomnę. Ponieważ tworzenie takich inwestycji wymaga zaradności, operatywności, znajomości rynku, pewnej wizji oraz umiejętności tworzenia. Tymczasem jedyne, co ma do zaoferowania obecny rząd, to kto da więcej, przekrzykiwanie się obietnicami, zasypywanie problemów pieniędzmi podatników. Mamy kryzys demograficzny, a damy 500+, albo i 800+, kto nam zabroni. Mamy braki węgla, wprowadzimy dopłaty. Mamy problemy z dostępnością do TVP po zmianie sygnału nadawania, robimy dopłaty do dekodera, zboże z Ukrainy zalewa polski rynek, myk, dopłaty dla rolników. To jest cyniczny i bezmyślny styl uprawiania polityki, ponieważ dla obecnego rządu liczy się tylko tutaj i teraz, czyli utrzymanie władzy za wszelką cenę, wykorzystując w tym celu najmniej świadomy elektorat, obsypując go różnymi dodatkami w myśl zasady trudno zacisnąć pięć, w którą włożono łapówkę. Dokładnie taką samą politykę uprawiała polska szlachta tuż przed rozbiorami. Pamiętamy, do czego to doprowadziło. W zamian za pieniądze od Prus i Rosja historia lubi się powtarzać, jak za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa, do czasu, aż się skończy zabawa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rząd PiS wyrządził ogromną krzywdę całemu społeczeństwu, ponieważ wyhodował złośliwy nowotwór w postaci roszczeniowych grup, dając im do zrozumienia, że dobrobyt nie pochodzi z uczciwej pracy i z oszczędności, tylko z dodruku pieniędzy i rozdawnictwa, a taki nowotwór będzie się leczyć przez najbliższe 20 lat albo i więcej. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku na każde dziecko
państwo będzie wpłacać już nie 500, ale 800 zł miesięcznie. Ta waloryzacja wynika z rekompensaty inflacyjnej straty. To znaczy, że ktoś taki jak matka zamordowanego Kamilka z Częstochowy, która miała 6 dzieci, oczywiście raczej nie konkretnie ona, bo ona raczej zostanie skazana i straci prawa rodzicielskie, nawet jeśli urodzi kolejne dziecko, którego się ponoć spodziewa, będzie dostawał miesięcznie od państwa 4800 zł za nic, za sam fakt istnienia. To niewiele mniej od średniego wynagrodzenia, a więcej od mediany wynagrodzeń netto w Polsce. Czyli większość mieszkańców Polski będzie zarabiać mniej niż taka osoba będzie dostawać za sam fakt posiadania potomstwa. Czyż to nie piękne? A osoby bezdzietne, takie jak ja, będą żyć ze świadomością, że jeszcze większa część płaconych przez nie podatków będzie szła nie na żadne wspólne cele, ale na wsparcie obcych ludzi, którzy te dzieci mają oraz najprawdopodobniej staną w obliczu większego wzrostu cen podstawowych dóbr, spowodowanego przeznaczeniem tych kolejnych 20 kilku miliardów rocznie na dodatkową konsumpcję dzieciatych. Zaczynam się już czuć jak nie obywatel drugiej kategorii, ale jak podczłowiek. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec światowego zagrożenia epidemią koronawirusa. Ten groźny, wielki, potężny wirus grypy, który tak nam zagrażał, który był taki śmiercionośny, że poniósł za sobą straty w wysokości kilku promili populacji, dając tym samym do zrozumienia, że COVID nie jest aż tak straszny, jak nam wmawiano, że strach ma tylko wielkie oczy i jest złym doradcą. Gdy 2 lata temu to samo mówili niektórzy lekarze i eksperci, a w tym komentatorzy tacy jak ja, część społeczeństwa kwestionowała zasadność noszenia maseczek, ograniczeń związanych z poruszaniem się i pozbawiania ludzi ich konstytucyjnych praw i wolności, różnych lockdownów gospodarki, zamykania siłowni, basenów, centrów handlowych, to byli oni nazywani szurami, foliarzami, teoretykami spiskowymi i Bóg jeszcze raczy wiedzieć, kim jeszcze i kto teraz jest szurem, kto miał rację przez cały czas. No my. Cała ta szopka ukazała dobitnie dwie rzeczy. Jeden, niemal każdy rząd przejawia totalitarne i zamordystyczne zapędy, ponieważ pod dowolnym pretekstem jest w stanie ograniczać wolności swoich obywateli, łamiąc ich podstawowe prawa i testując, na ile sobie może pozwolić, jak daleko może się posunąć. Dwa, tworzenie atmosfery strachu i powszechnej histerii, paniki było jedynie pretekstem dla polityków i międzynarodowych korporacji, aby móc nabić sobie kieszenie pieniędzmi zmanipulowanego i przestraszonego społeczeństwa, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności, bo jak wiadomo, żabę gotuje się stopniowo tak, żeby się tego nie spodziewała, nie zorientowała, jak zacznie wrzeć. A więc przedstawienie można uznać za zakończone. Kurtyna opadła, maski opadły. Kto miał zarobić, ten zarobił. Kto umarł, to umarł i trudno. Pora zbierać zabawki, wyjechać spod palmy i sącząc drinki śmiać się z tych, którzy dali się nabrać na tę wielką farsę, a z wielu doniesień z zachodu możemy się domyślać, że był to celowy atak na naszą suwerenność i wolność, jak i może nie do końca kontrolowany wyciek broni biologicznej z laboratorium w Wuhan chińskim. Więc wiemy już, co dla nas szykują światowe rządy. I że za kulisami czekają jeszcze gorsze rzeczy niż lockdowny i maski i szpryce po kilka magicznych dawek z fiolki, która ma uratować nam życie przed jakże tragiczną śmiercią z powodu zwykłej grypy. I na koniec taki bardziej optymistyczny może aspekt. Według badania Wolność pod lupą, poglądy, które można określić jako liberalne, poparcie dla wolności tak w sferze ekonomicznej, jak i światopoglądowej ma 19,4% wyborców. To dość optymistyczna wizja, chociaż liberalizm jest pojęciem bardzo szerokim, takim workiem ideologicznym, do którego możemy wrzucić bardzo dowolne myśli, na przykład socjalliberałów, którzy z wolnościowcami zupełnie by się nie zgodzili, a poparliby bardziej rozwiązania proponowane przez Koalicję Obywatelską. Aż 94% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że lepszym rozwiązaniem niż program 500+, byłaby obniżka podatków. Ba, uważało tak 66% ogółu respondentów. To nastraja dosyć optymistycznie. Dodatkowo 90%
55% z nich uważa, że ludzie powinni sami decydować, jaki model rodziny wybiorą, a państwo nie powinno niczego narzucać, ani niczego zabraniać w tym względzie. 94% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że kościoły i związki wyznaniowe powinny być utrzymywane wyłącznie przez wierzących. 92% z nich uważa, że żaden styl życia czy światopogląd nie powinien być promowany ani zakazywany przez państwo, które powinno być w tym obszarze w pełni neutralne. 83% jest zdania, że migracja i otwarte granice umożliwiają rozwój ekonomiczny państwa. Tymczasem jak na razie mają oni wybór między partią Kaczyńskiego, który chce zwiększyć 500+ do 800+ w styczniu, partią Tuska, który chce zrobić to samo już w czerwcu, koalicją Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, którzy chcą zostawić 500+ oraz Konfederacją, która zarzeka się, że jest przeciw rozdawnictwu, choć wchodzący w jej skład Ruch Narodowy też ma 500+ w swoim programie. A z drugiej strony jest niechętna imigrantom, chce uprzywilejowanego statusu tradycyjnej rodziny oraz pragnie, by fundamentem dla tworzenia norm prawnych była etyka chrześcijańska z państwową ochroną życia od poczęcia. Czas, by ci ludzie mieli alternatywę polityczną dla siebie. Na polskiej scenie politycznej jest kilka inicjatyw o charakterze liberalnym. Dobry Ruch, Wolnościowcy, Polska Liberalna, Libertarianie, Odpowiedzialność, Możemy. Jeżeli wystartowałyby razem i zebrałyby podpisy pod listami w wystarczająco wielu okręgach, byłaby szansa zdobyć te kilkanaście procent głosów. Jeśli wystartują osobno, szansa ta zmaleje, bo głosy się podzielą lub też w najgorszym przypadku żadna z tych inicjatyw nie zarejestruje list w całym kraju i liberalni wyborcy znowu, by nie zmarnować głosu, zagłosują z braku laku na partie nieliberalne jako na mniejsze zło i zamiast obniżki podatków będzie 800+, a państwo będzie narzucać ten czy inny styl życia. Apeluję o wspólny start, tak mówi pan Jacek Sierpiński, zwany właśnie przez wielu, słusznie bądź nie, ojcem chrzestnym polskiego libertarianizmu. A tymczasem z tych samych badań wiemy, że libertarian w Polsce jest właściwie około 4,3%, chociaż czy to do końca jest prawda na podstawie tej próby badawczej, czy do końca można to uznać za wiarygodne, tu bym polemizował, ponieważ bliższy prawdzie byłby szacunek na poziomie 1-2%, nadal wnioskując po liczebności różnych zbiorowości od fundacji, stowarzyszeń po przedsiębiorstwa. Ale czas pokaże, czy wolność odegra w tym spektaklu jeszcze znaczącą rolę i czy finalnie zwycięży. Miejmy nadzieję, że tak. Bardzo dziękuję.